Amen. Druga rzecz to jest taka, to jest do wierzących ludzi. Nie bójcie się, czego wy się boicie. Najpierw wielu z was bało się COVID-a. Teraz boicie się, że Putin napadnie na Polskę. To się wyczuwa w powietrzu. W powietrzu to się wyczuwa. Ja nie chcę wylewać dziecka z kąpielą, ale ja wiem, ja jestem prorokiem, ja wiem, dlaczego tak wielu wierzących ludzi dzisiaj raptem konsoliduje się z Ukrainą. My się sami konsolidujemy z Ukrainą, ale na zdrowych zasadach, a nie lękowo. Spójrz w swoje serce, chrześcijaninie polski, i zobacz, czy się boisz, że wielki niedźwiedź za wschodniej granicy napadnie na twój kraj i słupi twoją pupę. Zastanów się nad tym. Bóg mówi, nie bój się i nie lękaj. Nie bój się i nie lękaj niczego i nikogo. To jest bardzo ważna sprawa.